Prawdopodobnie nie mamy więcej świadków. Czego nie powiemy, czego nie zrobimy, i tak dostajemy po skórze. Zabójcom oraz przestępcom nigdy się nie nazwę. Wszyscy jesteście w bańce! Wszyscy jesteście w bańce! Ona was opętała! Wygrywamy to, kurwa! Słuchajcie, policjanci, wy mi wierzycie, nie? Że ona jest korumpem. Nagrywam vloga. Siemano, siemano, ziomeczki! Lucynko, kochanie, ja mimo tego wszystkiego i tak się kocham. Co jest, śmieciu? Co na mnie zeznawałeś? Co? Pani mi uwierzy, że ja jestem niewinny. Ja wyjdę, ja cię kocham. Kocham cię, kocham cię. Gdzie jest ta kurwa świńska? Jest! Zaczęło się! Oddział Brazylia, jazda! Jeszcze dzisiaj będziemy popijać wódkę, cytrynówkę, zobaczysz. Trzymaj się, Lucynka, kochanie. Wzywam na świadka pana Jacoba Soula. To proszę o wezwanie pana Jacoba Soula na celę rozpraw. Ej, z tym świętem nasi świadkowie i nasze zeznania nie mają sensu, bo on z Rudą układa domino, Benik. Wiem. Problem. Spokojnie. Ben, masz jeszcze jakiegoś świadka? Ja bym ci wezwał. W takim razie pana Alibaba Mojito. A, on na sprawę ma sobie Candy Crush. Gra. Cukierki. Ty się od cukierków odpierdol. Zaraz ci je dorzucę, pisikela. Dlaczego ty pachniesz takim jakimiś ziemniakami w ogóle? W sądzie na korytarzu nie ma żadnych innych świadków poza panem Arnoldem. Aroldem. W takim razie proszę werwać pana Arnolda. Wysoki sądzie, ja tylko bym się dopowiedziała, że pan Arnold to był jeden z uczestników mojego porwania, który jakby przetrzymywał mnie przed tym, zanim wzięto mnie do siedziby tutaj oczywiście oskarżonych i zmuszono do założenia. Sprzeciw, niezwiązane z prawą, brak dowodów. Tak samo nie ma sprzeciwów, tylko sprzeciwy są do dopytań. Idzie pan. Harold Wilson Saint, mieszkam w Los Santos, przy Elgin Avenue. Dobrze. Proszę mówić, co pan wie w tej sprawie. Rzeczywiście, tak zostało mi zmuszone. Zostałem zmuszony do tego, żeby z funkcjonariusz SAN przesiadywać się w helikopterze, gdyż było mi grożone. Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę opisać jakkolwiek osoby, które zleciły mi to, aczkolwiek została do mojej stopy przyczepiona, został przyczepiony ładunek wybuchowy. No i miałem proste polecenie, latasz z nią, dopóki ci go nie rozbroimy. Mam pewne informacje, które mogą trochę obrócić wydarzenia. Mianowicie moich dwóch, nazwijmy, kolegów, chwalili mi się na naszym spotkaniu, na obiedzie rodzinnym, że to właśnie oni porwali pana urzędnika oraz panią Ayen i to oni zwodowali pojazd z urzędnikiem, gdyż nie był im do niczego potrzebny. Czy panie oskarżycie ma jakieś pytania co do świadka? Czy oskarżenie ma jakieś pytania? Mam pytanie, jasne. Gabora? No czy ja mam jakieś pytania? No mam takie ogólne pytanie mam. I do pani Lucynki mam pytanie i do świadka mam pytanie. Nie, tylko do świadka chcę pytanie usłyszeć. Fascynuje mnie to, że Wysoki Sąd nie bierze pod uwagę kompletnie tego, co mówią świadkowie. I skoro ta osoba, jak pani Lucynka potwierdziła, jest zamieszana w to porwanie i ten świadek się przyznaje, że on prowadził to porwanie i mamy tutaj od strony oskarżającej nas i od strony świadków czarno na białym wraz z jakimś tam dowodem, to jest po prostu ewidentnie widać, jak i sąd jest po prostu stronniczy. No, jak mamy zadawać pytania? Do tego? Gdzie jest profesjonalizm? Gdzie jest doświadczenie? Gdzie jest to, co uczono pana na latach studiów? Gdzie jest doświadczenie, które pan zdobył? Gdzie to wszystko jest? Czy to tyle pytań? Mam pytanie, wysoki sędzio. A więc, proszę pana, przyznaje się pan do tego, że na pana zlecenie miałem napaść na funkcjonariuszy? Iż groził mi pan zabójstwem mojej córki, gdy tego nie zrobię. Do tego się przyznaję, ale aczkolwiek potwierdzam, że grożono mi i panu Benowi. I to byli panowie Soul oraz Mojito. Wysoki sędzio, nie mam więcej pytań w takim razie. Powiem wam, na początku chciałem robić to na wyjść, ale widzę, że tu jest zbyt poważnie, więc już próbujemy się bronić. Widzę, że tutaj jest sprawa grubszej wagi, więc muszę się bronić. Czy chcą państwo wezwać kolejnego świadka? Tak, sekundka. Mój świadek już nie odbiera telefonu. Szlak. Prawdopodobnie nie mamy więcej świadków. Czy państwo oskarżeni są jako pierwsi dokonać mowy końcowej?
Nie, nie, niech zacznie Lucynka. No, zacznij Lucynko. Czy pani Lucy-san ma mowę końcową co do zamknięcia tej rozprawy? Znaczy jak najbardziej, aczkolwiek ja tutaj proponuję, żeby oskarżenie, tak jak sędzia zapytał, pierwsi dali mowę końcową, ja się odniosę, bo wcześniej w początkową to ja zaczynam. No to jednak, czy państwo mają końcową mowę? Zacznij, Gamora. Tylko niech Wysoki Sąd mi powie, co moja mowa końcowa tu zmieni. Co zmieni coś, co my mówimy, skoro ogarnę, to sąd może jest tak... zmienić, bierzemy wszystko pod uwagę. Ogarnę ten opis. No więc, a dlaczego sąd nie bierze pod uwagę tego, co mówiliśmy wcześniej? Wysoki Sąd, to my tu jesteśmy poszkodowani, bo nawet nie zasługujemy na normalny wyrok. Nie zasługujemy na rozprawę, która będzie zgodna w świetle prawa. Nie zasługujemy na sprawiedliwość, która właśnie tutaj powinna mieć miejsce. Zmanipulowane dowody, zmanipulowany sędzia, zmanipulowani świadkowie i to wszystko, to co tutaj się dzieje, jest konsekwencją tych złych czynów po prostu. Czego nie powiemy, czego nie zrobimy i tak dostajemy po skórze. Nasze sprzeciwy nie mają sensu. Sprzeciwy Lucynki mają sens, choć na takiej samej zasadzie funkcjonują. Cierpimy, me serce krwawi. Najpierw straciliśmy dzieci Ayen, potem straciliśmy Ayen, następnie zostaliśmy zmanipulowani, zrobiono z nas oskarżonych, byliśmy między młotem a kowadłem, gdzie wyglądało to tak, jakby świadkowie ci mówili, że to oni zrobili i w ogóle, ale tak dokładnie było, tak dokładnie było. Wykorzystywali nas do robienia swoich dziwnych gierek, a my po prostu się temu poddawaliśmy, bo Lucynka, stąd nasza złość do niej jest manipulantką z wygórowanym ego. Dzieliczy się jej tylko ego. Wysoki sędzio. Nic więcej. Poczekaj chwilę. Jasne. Poczekaj. Jasne. Dzieliczy się tylko i wyłącznie jej pierdolone ego. Działaliśmy w efekcie. Ona nas do tego zmusiła. Odbierając nam męską godność, gdy drwiła z nas przy kartelowcach, gdy drwiła, że nas dopadnie, gdy drwiła, że nas posadzi na krzesło, gdy niemalże pluła na nas, gdy znajdowaliśmy się na celach. Siedzę. Gdy tylko pojawiła się okazja ucieczki, gdy pojawiła się okazja rozwiązania tej sprawy, korzystaliśmy z niej. Ale przepraszam, nie jesteśmy może zbyt mądrzy. Nie wiemy, jak się poruszać swobodnie po mieście. Może nie mamy super pracy, może nie mamy stanowiska, może nie mamy pieniędzy. Jesteśmy po prostu prostymi ludźmi. A Lucynka po prostu to wykorzystywała, bo najlepiej jej się pastwić na takich ludziach jak my. A Lucynka, ta piękna pani, która rozwiązuje niejedno śledztwo przy pomocy różnej mafii i innych gangów, z którymi współpracuje, niby ich gania, ale często idzie im na rękę tylko dlatego, aby dopiąć swego na jednej ze spraw. Aby złapać tego jednego gangstera, potrafi współpracować nawet z 5-10, udostępniając ci informacje. Dobra. No, i teraz będę poświadczyłem. Jasne. Wysoki sędzio, jedno jest pewne. Nie jesteśmy dobrymi ludźmi, ale nie jesteśmy i też złymi. Proszę pana, ta sprawa jest naprawdę skomplikowana. Pewnym jest jedno, że nie obracamy się w dobrym towarzystwie i nie jesteśmy w dobrym miejscu i czasie. Jest naprawdę wiele dowodów, które są przeciwko nam, ale i też wiele dowodów, które są z nami. Ja, proszę pana, jestem zdruzgotany. Naprawdę, jest to dla mnie wszystko ciężkie i świadomość w ogóle, że nie mogliśmy się przygotować do tej rozprawy, nie mieliśmy nawet możliwości do wzięcia jakiejkolwiek obrony poprzez adwokata, jest po prostu dla nas jakieś niepojęte. Myślę, że wszystko by troszkę inaczej wyglądało, gdyby jednak mielibyśmy możliwość jednak posiadania tego adwokata. Lecz takiej możliwości niestety nie dostaliśmy. Ja, wysoki sędzio, chciałbym tylko posypać głowę popiołem i za resztę rzeczy przeprosić. Przeprosić, ale zabójcom oraz przestępcom nigdy się nie nazwę, bo nigdy i też nie chciałem nikogo oraz nigdy i nikogo nie zabiłem. Wysoki sędzio, przepraszam jeszcze raz za moje wulgarne dzisiaj zachowanie, lecz naprawdę działałem pod wpływem wielkich emocji, ale ciebie, Lucynko, kurwa pierdolona jebana
ruda. Ciebie to pierdolę. Ciebie to pierdolę. I tylko skończy się ta rozprawa, od razu masz dziwko liścia. Od razu masz lepę kurwa pysk. Na pana w wysokości $1000. Dziękuję wysoki sądzie. Ode mnie to tyle. Hashtag jebać Lucynę. Na pana Bena, jak chcesz mi nałożyć karę, to nie myl mojego imienia. Ode mnie to wszystko. To były moje dzieci! Moje pierdolone dzieci! A wy tego nie rozumiecie! Wy tego nie rozumiecie! Wszyscy jesteście w bańce! Wszyscy jesteście w bańce! Ona was opętała! Ona was opętała, ona skrzywdziła IM! Przez nią, przez dom IM to wszystko robiła! Przez siebie, Lucyna! Zniszczyłaś jej życie! Zniszczyłaś nam życie! Zniszczyłaś nam życie! Na krzesło! Krzesło będę miał niedługo! Stojąc za tym stołem, stałam jako osoba, nie jako funkcjonariusz policji, ale jako obywatel tego miasta. I wysoki sędzio, nie ukrywam, że w pewnym momencie miałam do siebie zarzut. Miałam do siebie zarzut, że w ogóle chciałam cokolwiek zrobić. Aczkolwiek jako funkcjonariusz obiecałam i obiecałam stać po stronie obywateli, którzy w tym momencie na tej rozprawie byli pokrzywdzeni, których również był sędzia. Wielokrotnie obrażany, wielokrotnie poniżany. Czy tak zachowują się obywatele, którzy powinni chodzić po ulicach naszego miasta? Nie, wysoki sędzio. I dowodów jest masa. Nie wszystkie zostały. Masa, Lucyna chce kutasa. Po prostu nie czułam takich potrzeb. Po prostu nie czułam potrzeby wpisania 10 różnych dowodów. Oczywiście, jak dowody. Mówią same za siebie, sędzio. I ja po prostu wnioskuję. Musisz, Lucynko, musisz popracować nad dykcją. Troszkę wymawiać źle niektóre słowa. Kamerka? Ale czemu wy chcecie kamerkę? No jestem tutaj. Spokojnie, nie uciekam. Jo. Nie uciekam. Nie ma wódki, przestańcie mi namawiać do złego. Nie będę pił wódki dzisiaj. Kara śmierci jest niezwykle niehumanitarna i środki pod kątem takie jak kara śmierci są w ogóle nieadekwatne do tej sytuacji w ogóle. No i patrzcie jak tam mówić. Dobra. Więc tyle. Ja jeszcze bym chciał napomknąć. Ostatnie słowa od pana Bena. Jasne. Chciałbym uzyskać później protokół oraz odpis ze sprawy. Oczywiście. Zarządzam przerwę w wysokości 30 minut w celu narady sądu co do wyroku. Pisikara, teraz ty! Wódka, cytrynówka! Wow, faza jest, no to dziś bawimy się! 30 minut narady? To co my będziemy robić? Konia walić chyba? Ja pierdolę, to ja idę pogadać z ludźmi. Piśkela. Spoczyjcie, spoczyjcie, ja przejmuję. Ty mi wierzysz, ty mi wierzysz, nie? Ty mi wierzysz. Ty jesteś głupszy niż została przewiduje. Ty kurwa z tą drugą kobietą chcesz ślub brać? Ale z Lucynką brałem, no są zdjęcia, są dowody. No to nie jest tak, że żeś Lucynkę porwał, żeby wziąć ślub? No, nie. Oj, ty takie kurwa rzeczy, naprawdę wierzysz w to, że ja bym porwał Lucynkę tylko po to, żeby wziąć nią ślub? Przecież to, tak lubi. To by było roleplay, chore, to by było chore. Roleplay, to był roleplay, kurwa. Gra aktorska. W rzeczy samej, sprawa ma drugie dno. Jedzenie dla oskarżonych. O, dziękuję ci, Maju, że towarzyszysz mi w ostatniej chwili. Chciałem powiedzieć jedno. Drugi dzień jesteś w tej samej kietce. Ogarnij się, dziewczyno. Ogarnij się, dziewczyno, bo zaczyna śmierdzieć. Tak. Mam pralkę i piorę ciuchy, kurwa. Tak. Ja nawet majtki zmieniam codziennie, a ty w sukience już popierdalasz drugi tydzień. Stary, wygrywamy tą sprawę. Już niedługo będziemy... Ale mowy końcowe ostro polecieliśmy, kurwa, nie? Kurwa. Zapomniałem się tylko rozpłakać. No, ja też miałem się rozpłakać, ale spokojnie. Wygrywamy to, kurwa! Lucynka leci, kurwa, do zakładu mięsnego w trybie trzyzmianowym. Będzie chodziła z takimi, kurwa, odłuponymi, kurwa, odłupowanymi paznokciami, kurwa, z lakierem, z dziurami. Czekaj, a kurwa, chodźmy do niej. Słuchajcie, policjanci, wy mi wierzycie, nie? Że ona jest korumpem. Wy mi wierzycie. Tam, oczywiście, że człowieku, ja cię nawet nie znam. Jasne, ale... Ona jest korumpem, przecież ona była w całej kurwa na tej wyspie, to ona z kartelowcami. Zobaczycie kurwa, ona was też wyroluje w końcu. Aha, a my nie. Co? A, to ciebie, Pisikela, powinno to najbardziej obchodzić. Że ona kurwa z kartelowcami kurwa trzyma. Przecież to jest pojebane. Ja chodź tu na bocze chwila. Co ona ma po pracy już? Ty nie możesz takich rzeczy mówić. Czemu? No bo czy ja cię ratuję, człowieku, ty rozumiesz, że można powiedzieć muł? Jak cię prawie rekiem wpierdali, a ty mówisz, że jakiś kartel? A, no tak, weź zapomniałem, przepraszam. W sumie nie pomyślałem, masz rację.
Ja jebię. Zdradził, że ja jestem kurwa szefem kartelu, chłopie. Tak, zapomniałem. Nie no, nigdy by Bicikala tego nie zrobił przecież, kurwa. No ty wierzysz to. Ale chłopaki, 30 osób. Tak, wiem. Nie no, nigdy bym nie powiedział czegoś takiego. I pamiętaj. Wysoki sędzio! Bicikala przyznał się, że jest szefem kartelu! Bicikala się przyznał, że jest szefem kartelu! Wszystko powiedział przed chwilą! Policjancie, słyszałeś to? Powiedział przed chwilą, że jest szefem kartelu! No nie, bo my Rudej po prostu nie lubimy, taki vibe mamy, kurwa. Więc ty ją lubisz powiedzieć. Dwie godziny to za długo dla mnie. Ja lubię Rudą. Kurwa. Szczerze powiem ci, Piszkela, ja też ją lubię, tylko bierze nosa tam, gdzie kurwa nie trzeba. Dlaczego ta kurwa Penelopa sobie je węgorze duszone kartą, kurwa, na Cayo Perico, kurwa, z kartelem, odpierdala jakiś szajt, gada z gangsterami, my ci nazbieramy dowodów i wypierdala ją jak na zbity pysk, a ona leci na magazyn, kurwa. To co drugi dzień. Siemano, bracie, co ty tu robisz? Ja jebie! Siema Nelson, mogę zdjęcie? Proszę cię! Proszę, tylko zdjęcie. Wróć. Nagrywam vloga. Siemano, ziomeczki! Nie zabiłem tych dzieci, kurwa. Ale nie siemano, siemano czapy. Kurwa, przy ciebie muszę walić konia. Nie! Double dołek. Przepraszam, proszę pana, ja muszę coś zrobić. Elo? Już nie wracam. Te pikasy damy na apartamenty i kurwa... I dziękuję. Dziękuję za rozprawę. Ali, daj teraz kamerkę. Ale co wam po tej kamerce? No ja mogę mieć odpaloną kamerkę, ale... Albo wywalicie konia, kurwa, do mnie. Wywalicie konia. I dlatego chcecie tą kamerę. Ja już was rozgryzłem. Wszystko dobrze. Idę się usiąść. Usiądę się. Jaka Maja? Myślisz, że dobrze mi poszło? A mam być szczera? Daj, ja... Dobrze ci poszło, jest bardzo dobrze, no. Dziękuję. Cieszę się, że doceniasz. Moja sukienka serio ostatnio była inna, to nie ta sama. Lucynko, kochanie, ja mimo tego wszystkiego i tak się kocham. Moja miłość nie ugaśnie. Mimo tej sprawy ja dalej coś do ciebie czuję. A teraz... Piosenka! Wódka, cytrynówka! Zobaczysz, tak będę śpiewał przy moim uniewinieniu. Jak będziesz Majzą na magazynie zapierdalała, tak będziemy śpiewać, kurwa. No. Tak, już niedługo kurczaki sprzedajesz, Lucynka. Szykuj się, bo niedługo to cię czeka, jak cię wyjebią z policji. Zobaczysz, z szeryfostwa, bo z policji już cię wyjebali. Chciałeś zrobić ze mnie przestępcę, a ja nie jestem nim. Nikt z nas nie jest przestępcą. A Maja, weź mnie, otwórz na chwilę drzwi, idę do toalety. A ty myślisz, z jakimś funkcjonariuszem wyjść? No weź mi, na chwilę, no bez przesady, no. O kurwa, tipsy nowe? Tak, nowe. Żele czy kurwa to? Plastikowe nie, tipsy, żele, ty. Żele. No to plastikowe tipsy doklejane, kurwa, z kropelką, nie, kurwa, z pudzianem. Plastikowe, to są żele. Nie mam psychy zrobić im koncertu? Ja nie mam, kurwa, psychy im zrobić koncertu? No to patrz teraz. Ja nie mam psychy. Nie. Ma fajnego faceta. Oj, faza jest, no to dziś bawimy się. Potem boli nas główka. Ile było stańczenia? A w sumie przyjemna ta piosenka. Podobno łajciora dobrze robisz. Jebać blachary, co się nie chcą jebać. Czasem taki kurwpinżal. Jak tam panowie? W porządku. 2,5 godziny, tak? To siedzimy? No to nie przeze mnie, no to dziękuj swojej podwładnej. No ale też żeś kurwa nabroił, Roy Brzety. No tam od razu nabroił. No byłem w złym miejscu w nieodpowiednim czasie. Ale przestępcą nie jestem, a na pewno nie zasługuję na karę śmierci. Ja wiem, że lubisz takie zabawy z pałeczką, ty kurwa, drillowcu. No. Żaden drillowcu. No. Jadę pod Sandy Bar, pies tu Glocka ma. Podchodzę do nich sam, wystraszeni są księdza. Ale ja naprawdę, panie funkcjonariuszu, ja naprawdę nie zabiłem tych dzieci, kurwa. Ja chciałem się tylko z nimi spotkać, tylko tyle. Tata, wygraliśmy to, Lucynka kurwa idzie w pasiak i mamy wyjebane. Wszystkie dowody zostały zrzucone, że kurwa jest jebanym korumpem i kurwa ona ma karę śmierci. Karta UNO kurwa została odwrócona i... Dokładnie tak jak mówiliśmy. I wyjebane. Pakuję kanapki, ja zostaję, i kurwa, będzie obsługiwać zlew. Ja zostaję jutro adwokatem i będę bronił takich jak my. Ty no. patrz, jestem kurwa ten cały niby jak? Łopaczek kurwa jem. Co jest śmieciu? Co na mnie zeznawałeś? Co? Wszystko kurwa Róż słyszałem, co ty kurwa? Mówiłem pojebał prawda. Pojebał cię? No. Z chujem się zamieniłeś? Kurwa konfidencie jebany? Jasne. Jebany konfident. O jest, przyszedł kurwa. Darth Vader rudowosy. Ja w ogóle postoję, ja muszę to rozchodzić.
Nelson siedzi spięty, kurwa, już tu 3 godziny siedzi Nelson, ty na spięciu. Ja jebie. Kazali mu trzy godziny mu, kurwa, kazali stać w miejscu i chuj. Nelson, a.k.a. zatwardzenie, kurwa. Ja jebie. Nelson, weź, zrób znak pokoju, jeżeli chcesz wyjść. Jeżeli każą ci tu stać, jesteś przytrzymywany? Nelson, jak nie chcesz współpracować z Rudą, nie ruszaj się. Okej, okay, i wszystko jasne. Grają w to same domino. Tak, pewnie też mu dupy dawała. Nelson, ty byłeś dla mnie jak brat. Byłeś moim malutkim braciskiem. Nie muru. Nelson, traktowałem cię jak brata. Byłeś dla mnie wszystkim, Nelson. Ale odwróciłeś się. Postanowiłeś stać po złej stronie. Nie wiem, dlaczego to zrobiłeś. Ale mimo wszystko wybaczam się. Ale ja nie jestem kryminalistą, a ty dobrze o tym wiesz. Nie jestem nim. Jestem dobrym człowiekiem. To my jesteśmy poszkodowani. Nie widzisz tego? Nie wiem, bo się pogubiłem, kurwa, po 10 minutach rozprawy. No i my też, bo Lucynka tutaj takie, kurwa, świńskie tarło na nas kręci, że tu nie wiadomo, z której strony to ugryźć, kurwa. To jeżeli uważasz, że kręci coś, no to możesz się odwołać. Tak słuchaj, słuchaj, do głównych, żadrutów przecież się przyznali ludzie, że to nie my, tylko inni. To wszystko Peter Purker, Andrew Kamasz, kurwa, Tommy Lee, kurwa, ten, Denis Kyta. To wszystko oni, kurwa, większość tych rzeczy zrobili. Oni się przyznali, a sędzia to, kurwa, odrzucił w ogóle, wyobraź to sobie. Lucynka wzięła jakiegoś... Lucynka wzięła jakiegoś... Bronie dawał mi ten cały, kurwa, spalino pana Kletwy. Przecież Lucynka to jest zło wcielone. Wy nie wiecie, komu służycie. Służycie złym ludziom. Ona jest złym człowiekiem. Ona doprowadziła je do tego stanu. A to nas osądzacie. Nie, my jesteśmy winni. Ja słyszałem w ogóle, że Lucynka współkuje z jakąś sektą, co się pojawiła w mieście. Tak, to drugie. Kurwa, samiec alfa, żona go wali po rogach. Kurwa. Ja pierdolę. No, Gamora, Gamora. To. Tę matkę też ruchałem i co, i stary też pikiem był. Jak ty ruchałeś No ale się podpaliłeś. O, wracamy, chłopaki. Podpaliłem się. A czemu ty tu kolczatki rozkładasz, jesteś pierdolnięty? W imieniu San Andreas. W składzie sędziowskim Ryan Ventus, sędzia prowadzący. Adriano Nelson, sędzia asystujący. Mariano Rossi, sędzia asystujący. Orzeka się wobec Gori Gamora 19-1 nękanie winnym, 7-2 porwanie winnym, 15-11 posiadanie nielegalnej broni palnej winnym, 10-1 groźby karalne winnym, 12-7 wyłudzenie pieniędzy za pomocą siły niewinnym, 7-7 usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza publicznego winnym, 7-2 porwanie funkcjonariusza publicznego winnym, 5-8 ucieczka z miejsca zdarzenia winnym, 7-13 obraza funkcjonariusza winnym, 7-10 napaść na funkcjonariusza publicznego winnym, 8-5 terroryzm niewinnym. Orzeka się wobec Ben Black. Bebek! 19-1 nękanie winnym, 7-2 porwanie winnym. 15-11 posiadanie nielegalnej broni palnej winnym. 10-1 groźby karalne winnym. 12-7 wyłudzanie pieniędzy za pomocą siły niewinnym. 7-7 zabójstwa funkcjonariusza publicznego usiłowanie winnym. 7-2 porwanie funkcjonariusza publicznego winnym. 5-8 ucieczka z miejsca zdarzenia winnym. 7-13 obraza funkcjonariusza publicznego winnym. Napaść na funkcjonariusza publicznego winnym. 8-5 teraz niewinny. Nie ma kary śmierci. Kara wobec oskarżonych. 750 miesięcy pozbawienia wolności dla Gori Gamora. 1000 miesięcy pozbawienia wolności dla Ben Black. Co kurwa? Co kurwa 1000 miesięcy? Poszkodowanie za dość uczynienie pani Ariana. 1000 miesięcy kurwa ty mi dajesz? Śmieciu rozjebany ty! Od obu oskarżonych. Śmieciu jebany ty kurwa! Ja kurwa tyle lat żyję! Idę już umierać, a ty mi kurwa 1000 miesięcy śmieciu jebany! Pani Ariana Yamada oraz jej partnera życiowego Bobby Wood na 100 metrów. Uzasadnienie.
Sąd na podstawie zebranych materiałów dowodowych, jak i zeznań świadków, nie ma wątpliwości co do winy oskarżonych z tych wszystkich odwołujemy się, należy, odwołujemy jak, się. Jak wyżej. Dziękuję bardzo. Sędzia, za sprawę. Zabijecie kurwa za to! Kurwa! Zabijecie za to! Gryź go w aortę! Gryź go w aortę, Ben! Śmierci jebany! Ty kurwo, ty! Dobra! Nie strzelaj do mnie! Strzelaj do mojego chłopaka! Strzelaj go! Kurwa! Jestem niewinny! Co wy chcecie mi kurwa przyjebać? Jestem niewinny! Jestem niewinny! Jestem niewinny! Ten sędzia dostał liścia! Zasługiwał na to! Zasługiwał na liścia! Zasługiwał na liścia! Nie udawaj, kurwa! Ty też, Rudę, zasługujesz na liścia! Przejąć! Jestem kurwa niewinny! Co wy próbujecie mi wmówić? Co go ciągniesz, kurwa, po tej ziemi, kurwa? Nie widzisz, że ma biały smoking, kurwa? Tysiąc miesięcy chce mi dać, kurwa? Za co? No dobra, i teraz pytanie. Będziemy mieli konwój, tak? Więc pytanie jest, czy odbiją nas? Czy odbiją nas? Zastanawiamy się. Benik, odwołujemy się i skracają nam wyroki. Tak, wiem. Gadałem z... Ja przepraszam, ja się rzuciłem w emocjach, kurwa. Podejdź bliżej. Pomagam ci wsiąść, kurwa, nie wiem, Rzuciłem się w emocjach. Ben, ale rozjebaliśmy tą sprawę, nie? Rozjebaliśmy. Ale wiesz, co jest najlepsze? To jest taka banda jebanych nieudaczników na terroryzm. Mieli, kurwa, 7 bodycamów, kurwa, 7 dowodów, kamery na więzieniu. Terroryzmu nam nie przyjebali, kurwa, a na rzeczy, no, za rzeczy, na które nie mieli dowodu, przyjebali. Przecież oni wszyscy są pierdolnięci. Przecież ja, kurwa, nic nie zrobiłem. Oni są jacyś jebnięci. Są jebnięci. Czy ja im mam, kurwa, wszystkich powyjaśniać? Przecież ja wyjdę. Oni mi wjebali wyrok. Ja wyjdę, kurwa. Ja się odwołam. Ja tak czy siak, kurwa, wyjdę. A myślisz, że to, że się rzuciłem na... tego kurwa sędziego, to przypał będzie? Ja widziałem taki filmik kurwa w internecie, jak gość zrobił to samo, więc chciałem to, wiesz. A ile w ogóle ja dostałem kary? Ja nie wiem, mamy z pół bani kary, człowieku, kurwa. No co ty, ja pół bani to ja zrobiłem na tej rozprawie. Pani mi uwierzy, że ja jestem niewinny, ja wyjdę, ja cię kocham, kocham cię. Ja jebie, teraz grzejemy puchę. Jedzie pociąg złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko 4 strony, a w tym świecie nie ma mnie. Czarny chleb i czarna kawa opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny chleb i czarna kawa opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Wtedy do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz spada, serce mu przestaje bić. Lucynka, ciągaj opaski nam, bo nas odbijają. Ty, no lodziara, niech kurwa opachy ściąga, ty, co to ma być? Ty, ej, siwutka, siwa, ty, Siri, weź ty podbij, kurwa, na teleport. Weź ciągnij tam jebane opaski nam. Ściągnijcie nam opaski. No utrudniacie w chuj, nie? Komu, wam? No utrudniacie nam, kurwa. Nelsonik, ja cię zawsze kochałem. Pamiętaj o zakładzie, a przecież kurwa, ty teraz 200 tysięcy kary jeszcze dostaniesz. Człowieku, ja mam siano odłożone, za 30 lat wychodzę w ogóle, słuchaj, ten kurwa gość założył się ze mną kurwa o 100 koła w sądzie, na 5 minut pościgu on motocyklem, ja freeclaurerem. I w 5 minut mam mu spierdolić, on myśli, że mnie dopadnie. Ale chwila, przecież opaska miała być kurwa do rozprawy, więc co to ma być? Opaska miała być do rozprawy. Rozprawa się skończyła, więc... No, skończyła się rozprawa, ale zostanie wam zdjęte dopiero po dojeździe na więzienie. Ale opaska miała być, kurwa, zdjęta po rozprawie. Ben, weź się kontaktuj z papieżem, kurwa, na szybko. No, to jest chyba... Zawołać mam Nelsona? Dobra. No tak, że opaska miała być ściągnięta do rozprawy. Teraz jedziemy na więzienie i na więzieniu wam są zdjęte. Ja jebie. Czarny chleb i czarna kawa, open. No to idziemy, kurwa. To będziemy długo grzać puchę. Bardzo długo. Gamora, ty jedyny mnie, kurwa, rozumiesz. A ty mnie rozumiesz. Dlatego jesteśmy we dwoje, za pan. Ale ja powiem ci szczerze, teraz będziemy oglądać cieszę się, że przeżyliśmy. Bo ja wiem, że w momencie, kiedy wyjdę, naprawdę, będzie się działo. Będzie się działo, miasta będą płonąć, a ludzie wyjdą na ulicę. O, Gabrysia! Gabrysiu, uwierz mi, że to nie moja wina. Masz bodycama włączonego? Jestem, gotowa. Masz bodycama włączonego, czy nie? Mam, jak najbardziej.
Rozumiesz grę słów? Ty prosta, kurwa, niemyśląca policyjna, kurwo. Tak. Zobacz tył. Będziesz mi kurwa zębami ściągał tę opaskę, ty policyjny psie. To jest ta kurwa śliska. Jest! Zaczęło się, zaczęło się! Odbijcie nas, chłopaki, to my! Dobra, czy jednak nas może odbiją? Wow! Wow, strzelają! Frajer. Nie jesteś sam frajer, kurwa. Wow! Wow! Co tu się odpierdala? Już dzisiaj nasza ręka zostanie powędrowana u góry. Przebita jedna opona w winiarce. Ja co ty kurwa se jedziesz, ty? Stoisz! Wyciągnij nas, my o niczym nie powiemy. Wychodzimy stąd, Ben. Wychodzimy stąd. Wiesz co, chyba ich najebali. Chyba ich najebali. Albo i nie. Dobrze ci ta, kurwa, policyjny się. Dobrze ci ta, kurwa. Na glebę. Pa, dostanie pizę, Nelson. Jest, Nelson na czapę dostał. Dobrze ci tak, Nelson. Dobrze ci tak, kurwa. Jest, 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 jest. Wychodzimy stąd już niedługo. Ja mam chłopak. Wow, wow, dobrze, o, kurwa, dobrze. Nie, nie. A nie, jednak źle. Pa, biegają. Wow, wow, stary. Zobacz, zobacz, co nam się dzieje. Oddział Brazylia, jazda, jazda! Słuchaj, zadarli nie z tymi gangsterami co trzeba. Jeszcze dzisiaj, będziemy popijać wódkę, cytrynówkę, zobaczysz. Wow, 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 zobacz, 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 co się dzieje, ty. Gdzie, gdzie, bo dwóch na jednego. Jest, najebali go, najebali go, najebali go. Z boku, to nie widzisz z boku. A, widzę, 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 widzę. Jeszcze jeden jest nasz, czy nie? Czy koniec? Przegraliśmy? Jedziemy, o partyziano. Bela ciao, spierdalaj, bela ciao. Zamknij ryj, pojdź. Zamknij tam. Gryn robi loba. Ej kurwa, gryn robi loba. I se jedzie, o kurwa, o kurwa. No i co teraz, zakopałeś się. Odpalałem samochód, haker ekipy, nie? I miałem problem. No jak ktoś do mnie tutaj będzie chłopaki coś próbował, to strzelam wam w głowę, nie? Od razu mówię. Strzel se z palca tam, prostytutko ty. Ty się ale będzie latać. Problem, a Maja będzie biegła, nie? Bo nie, ja jej nie dam na tył. A Maja, ty przeciwko mnie! Dawaj do przodu, siadaj. Lucynka, ty się naucz latać tym kurwa helikopterem, bo ty jak nie spadniesz, to ci kurwa się paliwo skończy, kurwa. Nieudaczniczko ty, kurwa. Pocałujesz mnie przez kraty, Lucynka? Proszę. Dobra, jedziemy. Prawda jest taka, że... A, tam już się zakończyło. Idę dzisiaj do więzienia. Przykro mi. Ale mam nadzieję, że Meliska z Aidenem mnie odwiedzą. Na widzeniu. No jak nie odwiedzą na widzeniu, to ja odwiedzę ich. A Maja, jak ty pięknie wyglądasz przy tej brzydkiej jak noc, kurwa, policyjnej. Suce, kurwa. Opaski ściągaj, kurwa, pierw. Raz, dwa ściągamy. To porywanie, sranie w banie, kurwa, nie porywanie. Aha, o, kurwa, jeszcze ucieczkę mi wbij, no. Luzynka, powiedz jeszcze, jak ty z tym sędzią to skurałaś? Że terroryzm był rzeczą, którą mogłaś mi najbardziej przybić, a przybiłaś rzeczy, na które nie mieliście dowodu. To jest Darth Vader, kurwa, dzisiejszego konwoju. Ile? Ja przecież nigdy nie wyjdę. Tak, 1000 miesięcy, kara finansowa 0. Opaskę ściągaj! Zębami to rozgryzasz. Ząbkami, ząbkami, ładnie. I idziemy sobie pod ścianę. A co z tym ten? Dobra, to w takim razie wzywam służby więzienne. Departament przygotuje, spokojnie. Jasne, jasne. Trzymaj się, Lucynka, kochanie. Niedługo się widzimy, słodziutka. Kurwa. Ja jebie, kurwa. No i trafiliśmy, Ben Black, 1000 miesięcy.